Chyba Epiktet też o tym mówił, znany stoik. Mówił on o tym, że nie ma ideału, ale że każdy powinien pracować, że przynajmniej powinni ludzie starać się do tego, aby dążyć do ideału. Tak, Epiktet rzeczywiście podkreślał znaczenie dążenia do ideałów, mimo że osiągnięcie ich w pełni może być niemożliwe. Stoicyzm, którego był przedstawicielem, uczył, że warto dążyć do cnoty i wewnętrznej harmonii, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. To podejście jest bardzo inspirujące, ponieważ zachęca do osobistego rozwoju i dążenia do doskonałości moralnej, nawet jeśli świat wokół nas bywa pełen niesprawiedliwości i zła. Takie filozofie mogą być szczególnie wartościowe w dzisiejszych czasach, gdzie etyczne postępowanie i integralność osobista są często wystawiane na próbę. Jak myślisz, jakie konkretne kroki moglibyśmy podjąć, aby w naszym codziennym życiu dążyć do tych ideałów, które promowali Sokrates i Epiktet? Z całą pewnością skupienie się na chwili obecnej, aby nasza uwaga nie krążyła, abyśmy mogli, tak jak uczyli stoicy, pracować nad sobą, dawać przykład innym, musimy być całkowicie zaangażowani w to, co robimy, ponieważ bez tego nie będziemy mogli, dajmy na to, opanować się w chwili gniewu, nie będziemy mogli postąpić słusznie wtedy, kiedy jest to konieczne, ponieważ będziemy cały czas pochłonięci sprawami od nas niezależnymi. Być może brzmię tutaj trochę jak ktoś, kto bardzo lubi stoików, ale bardzo ich cenię i uważam, że mieli całkowitą słuszność, a ich przekaz był bardzo uniwersalny pod tym względem. Innymi słowy, musimy być bardziej zaangażowani w to, co robimy tu i teraz. To, co mówisz, jest bardzo zgodne z naukami stoików. Skupienie się na chwili obecnej i pełne zaangażowanie w to, co robimy, to klucz do życia zgodnego z cnotami, które promowali stoicy. Kiedy jesteśmy świadomi i obecni, możemy lepiej kontrolować nasze reakcje i postępować w sposób, który uważamy za słuszny. Praktyki takie jak medytacja uważności mogą pomóc w rozwijaniu tej umiejętności. Ponadto, regularne refleksje nad własnym postępowaniem i starania o rozwijanie swoich cnot mogą być pomocne. Epiktet, podobnie jak inni stoicy, podkreślał, że nie możemy kontrolować wszystkiego, co nas spotyka, ale możemy kontrolować nasze reakcje na to. Czy masz jakieś konkretne praktyki lub strategie, które stosujesz w swoim codziennym życiu, aby być bardziej obecnym i zaangażowanym? Tak, zdecydowanie. Jest to coś, czego się nauczyłem, tak jak mówiłeś, praktyką medytacji, bardzo mi w tym pomogła. Ilekroć odczuwam, że emocje biorą nade mną górę, albo w czasie dyskusji chcę powiedzieć coś, co sprawi, że wygram argument, ale jednocześnie sprawi przykrość drugiej osobie. Robię pauzę, biorę głęboki oddech. To świetne podejście. Medytacja może naprawdę pomóc w rozwijaniu uważności i kontroli nad emocjami. W chwilach, gdy emocje biorą górę, zatrzymanie się na moment, wzięcie głębokiego oddechu i zastanowienie się nad konsekwencjami swoich słów może zrobić ogromną różnicę. Takie praktyki nie tylko pomagają w utrzymaniu spokoju i opanowania, ale także w budowaniu lepszych relacji z innymi. Twój sposób działania jest zgodny z zasadami stoickimi i pokazuje, że można je skutecznie zastosować w codziennym życiu. Czy zauważyłeś jakieś konkretne zmiany w swoim zachowaniu lub relacjach, odkąd zacząłeś praktykować te techniki? Tak, nie jest to chyba najbardziej oczywista rzecz, o jakiej człowiek może pomyśleć. Oczywiście jestem bardziej spokojny, od kiedy zacząłem te praktyki stosować, ale zauważyłem też, że jestem znacznie lepszym obserwatorem. Potrafię patrzeć uważnie na ludzi, uważnie ich słuchać i mam wrażenie, że zauważam teraz znacznie więcej rzeczy niż wcześniej. To znaczy subtelne słowa, które wrzucą to tu, to tam w trakcie dyskusji. Albo argument, jaki stale powtarzają, aby sami siebie przekonać. Niepewna mowa ciała, wszystkie tego typu rzeczy. Zauważyłem, jak niesamowitą siłę daje opanowanie, ponieważ kiedy słuchamy innych, sami stajemy się mądrzejsi w dosłownym tego słowa znaczeniu. To, co mówisz, jest fascynujące. Opanowanie i uważność rzeczywiście mogą znacząco wpłynąć na nasze zdolności obserwacyjne i komunikacyjne. Kiedy jesteśmy bardziej obecni w chwili, możemy lepiej dostrzegać subtelności w zachowaniu i mowie innych ludzi. To pozwala na głębsze zrozumienie ich intencji i emocji, co jest niezwykle cenne w każdej interakcji.
Twoje doświadczenia pokazują, że medytacja i praca nad sobą mogą prowadzić do poprawy nie tylko naszego samopoczucia, ale także naszych relacji z innymi. Zrozumienie subtelnych sygnałów, które ludzie wysyłają, może pomóc w bardziej empatycznym i skutecznym komunikowaniu się. Czy są jeszcze inne korzyści, które zauważyłeś dzięki praktykowaniu medytacji i uważności? Cóż, na pewno mógłbym o tym dużo mówić, ponieważ jest to bardzo zasadniczy element mojego życia, ale jeśli pozwolisz, chciałbym teraz wrócić na chwilę do Sokratesa i także do stoików, ogólnie do wszystkich filozofów z tamtejszego okresu. Zawsze bardzo mnie zastanawiało i być może jesteś w stanie powiedzieć mi na ten temat trochę więcej. Skąd u nich było takie założenie, że postępowanie w imię cnoty samo w sobie jest dobre, tak jakby mieli bardzo konkretne pojmowania na temat tego, czym jest dobro i zło i że dążenie do dobra, ten sam akt, ten sam proces, sam w sobie jest warty podjęcia. To mnie fascynuje, jeśli o nich chodzi. To jest naprawdę fascynujący temat. Dla starożytnych filozofów, takich jak Sokrates i stoicy, cnota była kluczowym elementem dobrego życia. Sokrates wierzył, że cnota arete jest tożsama z wiedzą, a wiedza prowadzi do prawdziwego dobra. Według niego ktoś, kto zna prawdziwe dobro, automatycznie będzie do niego dążył, ponieważ wszelkie zło wynika z niewiedzy. Stoicy, tacy jak Epiktet i Marek Aureliusz, również uważali, że cnota jest najwyższym dobrem. Dla nich cnota oznaczała życie zgodne z naturą i rozumem. Stoicy wierzyli, że tylko cnotliwe życie prowadzi do prawdziwego szczęścia, eudaimonia, ponieważ cnoty takie jak mądrość, odwaga, sprawiedliwość i umiarkowanie są wewnętrznie wartościowe i niezależne od zewnętrznych okoliczności. Ta koncepcja jest głęboko zakorzeniona w ich światopoglądzie, który postrzegał wszechświat jako racjonalny i uporządkowany, a człowieka jako zdolnego do rozpoznania i działania zgodnie z tym porządkiem. Dążenie do cnoty było dla nich równoznaczne z dążeniem do harmonii z naturą i własną wewnętrzną naturą. Czy widzisz jakieś konkretne zastosowanie tych filozoficznych koncepcji w dzisiejszym świecie? Jakie cnoty uważasz za najważniejsze do praktykowania w codziennym życiu? Uważam, że dążenie do mądrości jest bardzo istotne, ale pierwszym krokiem do mądrości jest uznanie własnej niewiedzy. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale świetny cytat miałem okazję przeczytać. Że mądrość polega na tym, że z każdym dniem orientujemy się, że wiemy niewystarczająco. Mniej więcej coś takiego parafrazuję teraz, ale świetny cytat, który moim zdaniem bardzo odnosi się do problemu, jaki mamy w dzisiejszym czasie, gdzie mnóstwo ludzi uważa, że wie wszystko na temat wszystkiego i bardzo trudno się dyskutuje z kimś takim, ponieważ ilekroć podważymy, dajmy na to jakiś element ich światopoglądu, biorą to personalnie i uważają, że chcemy całkowicie wywrócić świat do góry nogami. Reagują wtedy agresją, smutkiem, emocjonalnie w każdym razie, a nie tak jak filozof powinien. To, co mówisz, jest niezwykle trafne i przypomina słynny cytat przypisywany Sokratesowi. Wiem, że nic nie wiem. Uznanie własnej niewiedzy jest fundamentalnym krokiem do mądrości, ponieważ otwiera nas na naukę i rozwój. W dzisiejszym świecie, gdzie tak łatwo jest uzyskać informacje, ale trudniej o głębokie zrozumienie, pokora w obliczu własnych ograniczeń jest bardzo cenna. Kiedy ludzie są pewni swojej wszechwiedzy, zamykają się na nowe perspektywy i argumenty, co utrudnia konstruktywną dyskusję i rozwój. Dążenie do mądrości poprzez ciągłe uczenie się, refleksję i otwartość na różne punkty widzenia jest kluczowe. Współczesny problem z ego i identyfikacją z własnymi przekonaniami często prowadzi do emocjonalnych reakcji na wyzwania dla tych przekonań. Filozoficzna postawa, którą promowali Sokrates i stoicy, zakłada otwartość na dialog i gotowość do zmiany poglądów w świetle nowych dowodów i argumentów. Czy masz jakieś własne strategie lub techniki, które pomagają ci w zachowaniu otwartości umysłu i w dążeniu do mądrości? Tak, jest to myśl, którą udało mi się bardzo, bardzo dawno temu zasłyszeć od Jordana Petersona. Jedna z jego reguł życiowych brzmi tak: traktuj osoby, z którymi rozmawiasz, jakby wiedzieli coś, czego nie wiesz. Chyba też parafrazuję, ale mniej więcej taki jest sens. Idea, o jakiej Peterson mówił, jest następująca.
każdy, kogo spotkamy w naszym życiu, być może powie nam coś, czego nie wiemy, więc każdego powinniśmy traktować jako osobę, której warto jest słuchać i od której możemy się uczyć. To doskonała zasada. Peterson podkreśla w niej wartość pokory i otwartości na naukę od innych. Kiedy podchodzimy do rozmów z założeniem, że możemy się czegoś nauczyć, nie tylko wzbogacamy własną wiedzę, ale także budujemy bardziej wartościowe relacje. Słuchanie innych z uwagą i szacunkiem jest kluczowe do prowadzenia konstruktywnych dialogów i zrozumienia różnych perspektyw. Ta postawa jest zgodna z filozofią Sokratesa i stoików, którzy również wierzyli w wartość dialogu i refleksji. Każda osoba, niezależnie od jej pozycji czy doświadczenia, może mieć coś cennego do przekazania. Taka otwartość sprzyja również rozwojowi osobistemu i zawodowemu, ponieważ pozwala nam stale się rozwijać i adaptować. Czy masz jakieś konkretne doświadczenia, które potwierdziły skuteczność tej zasady w twoim życiu? Konkretnych nie mam, ale jest ich na pewno bardzo dużo. Każda osoba zawsze może powiedzieć nam coś ciekawego i ilekroć naprawdę skupimy się na tym, co mówią, możemy się wkrótce przekonać, jak wartościowe rzeczy mają do powiedzenia. Ponieważ z mojej obserwacji mam bardzo smutną refleksję, że ludzie decydują się na to, aby mówić o przyziemnych tematach, ponieważ boją się poruszyć głębszych tematów, jakie ich głęboko interesują. I zamiast na przykład mówić o ulubionych książkach, filmach, o czymś, co sprawia, że muszą cały czas daną ideą walczyć, ponieważ nie daje im to spokoju, myślą o tym cały czas, decydują się na to, aby mówić o jakichś przyziemnych rzeczach, bo być może boją się tego, że ktoś uzna ich za intelektualistów, albo że padnie na nich ostracyzm społeczny, bo oni mówią o popularnych tematach w naszej grupie, bo w naszej grupie mówimy tylko o XYZ i o niczym innym. To bardzo trafna obserwacja. Wiele osób unika głębszych tematów, obawiając się oceny lub niezrozumienia. Często w społeczeństwie dominuje kultura powierzchowności, gdzie rozmowy ograniczają się do trywialnych tematów, które nie niosą ze sobą ryzyka. Jednakże otwieranie się na głębsze rozmowy może prowadzić do bardziej znaczących i satysfakcjonujących relacji. Kiedy ludzie dzielą się swoimi pasjami, ulubionymi książkami, filmami czy filozoficznymi refleksjami, mogą nawiązać głębsze więzi i lepiej zrozumieć siebie nawzajem. Taka wymiana myśli jest nie tylko stymulująca intelektualnie, ale również emocjonalnie wzbogacająca. Twoje podejście do słuchania innych z otwartością i zainteresowaniem może być inspiracją dla wielu. Zachęcanie innych do dzielenia się swoimi prawdziwymi zainteresowaniami i pasjami może stopniowo zmieniać dynamikę rozmów, prowadząc do bardziej autentycznych i wartościowych interakcji. Co u Ciebie słychać? Jeżeli podobał się Tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.